Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No słuchajcie, jak dobrze pamiętam, mamy podejść na górę tam do zarządcy, ja nie pamiętam jak on się nazywał. Kurna, no tydzień przerwy i człowiek już ma sieczkę we łbie. Ej, naprawdę, nie pamiętam jak on się nazywał. Mam dziurwę w głowie po prostu dziurwę. Czy ja mogę sprintować w tej grze? Nie no, to jest sprint, dobra. Ja zapominam cały czas w tym gotiku, zapominam. Człowiek się przyzwyczaja do wszystkich gier, w które gra, a jak gra w nich kilka, to później jest jak jest, nie? Czekaj, gdzie on był? A nie, tu jest Jill, czy tam Yil, czy tam inny Gil. A gdzie jest on? On był tu gdzieś, jak dobrze pamiętam. Był to dobrze powiedziane chyba. Żona Albina, a właśnie, Albin. Albin, where are you? Tu jest ochroniarz. Kurwa. Chłop był, chłopa nie ma. Tu za drzwiami? Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Aha. To... Chyba, że na górze. Czekaj, ten ochroniarz też jest dobry, nie? Ja sobie latam tutaj po chacie, a ten ochroniarz nic. Tu do pisania. O, jest Albin! Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. No skądże? Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. Ups, trochę żeśmy już tego nakradli. No trudno. Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany, więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo, są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Aha, no dobra, ale przynajmniej statut otrzymaliśmy. Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Sir Ramseya, którą sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie, za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Sir Ramseyem, którego reprezentuje. Czyli przed tobą. A gdzie ten Sir Ramsey w ogóle jest? Gdzie mogę spotkać Sir Ramseya? Wielmożny Sir Ramsey obecnie przebywa w mieście. Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić ci czas. Dobra, dobra. Moi towarzysze potrzebują pomocy. Wygląda na to, że prędzej czy później i tak musiałbym się wami zająć. Przydałyby się jakieś zapasy. Poza tym nie ukrywam, że mieszkańcy Silbach nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Prawdę mówiąc, gdybym mógł, to jeszcze dziś wygoniłbym was z wioski. Ale nie chcę narażać swoich ludzi na niepotrzebny rozlew krwi. Jako że Adanos każe pomagać potrzebującym, to w myśl tego przykazania moglibyście się jakoś odwdzięczyć. To znaczy... jak? Jak mamy ci pomóc? Jest parę rzeczy, do których byście się nadawali. Pasanie owiec, przerzucanie gnoju, przerabianie zepsutej lub nadgryzionej przez zwierzęta żywności na kompost. Jeśli troje z twoich przyjaciół obieca się tym zająć, to dopilnuję, żeby włos wam z głowy nie spadł. No dobra, porozmawiam z nimi. Przerzucanie gnoja w dupie, to mam, co to są za moi przyjaciele, jakby sram na nich, tak szczerze mówiąc. Porozmawiam z nimi, ale wątpię, że będą zadowoleni. Widzę, że rozumny z ciebie chłopak. Lepiej dla was, żeby twoi towarzysze wykazali się podobnym rozsądkiem. Dobra, dobra, no. Jakoś ogarniemy, Albin, no. Jakoś ogarniemy, spokojnie. Dobra, regał na książki, nie interesuje mnie to. Zejdźmy teraz do nich.
Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. No to po co mnie zaczepiasz? A nie, to ja kliknąłem, przepraszam. Dobra, strollowałem. Idziemy do nich. Trzeba im przekazać tą informację. Aj, no druga kwestia. Czy już jest przygotowany ten opatrunek? Bo jeśli nie, to trochę lipa. Siema. Logwar. Hej. Aha, ja z nim nic nie mogę. A, bo wuj obiecał się z nim zająć. Dobra. No to okej, okay, no to idziemy do karczmy, no bo i tak musimy się tak porozmawiać z naszymi. Porozmawiać z naszymi. I porozmawiać z naszymi, bo trzy osoby muszą się czymś zająć. I czwarta osoba, czyli nasz brat, musi się ogarnąć. No dobra, zobaczmy, kto tu będzie w ogóle... O! Jak? Czego się dowiedziałeś od Albina? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę, by ruszyła do pomocy w polu. No. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Dobra, pójdę do niego. Wujaszku, wujaszku, tylko tak, Severin był z nami czy nie? Ja nie wiem, kto był z nami, a kto nie już. Fabio był na pewno z nami. Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. No i co? Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu... Już tyle razem przeszliśmy. Jaki frajer w ogóle. Zrobiłbyś coś w końcu samemu? Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Co będę z tego miał? Co będę z tego miał? Moją dozgonną wdzięczność i to, że moja pięść nie przeozdobi twojej gęby. Błagam cię, zrób coś w końcu sam. Pijawko. Zrobiłbyś w końcu coś samemu, zamiast ciągle żerować na innych. Uważaj, gnojku. Ta wyspa nie wygląda mi na dużą. Lepiej dla ciebie, żebym więcej nie zobaczył twojej gładkiej buźki. Wiesz co? Shippen to, tyle ci powiem. Timo! Hej, ty. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nie wiem tylko, jak do cholery mogłem zgubić ten cholerny kompas. Kompas? No ten, którym miałem zapłacić za podróż. Grunt, że żyjemy. To najważniejsze. Zapewne masz rację. Dzięki jeszcze raz za pomoc tam. Na statku. Nie ma sprawy. Zrobiłem to, co każdy by zrobił. Daj spokój. Zrobiłem to, co każdy by zrobił na moim miejscu. Gdyby nie ty, z pewnością dawno już byłbym trupem. To prawda. No ale dobra, bo ja potrzebuję, żebyś się wziął do roboty, a nie. Jak życie? Nie najgorzej. Oprócz tego, że wszyscy gapią się na mnie jak na złodzieja i łapią się za sakiewki, gdy tylko mnie widzą. Ale powoli zaczynam się przyzwyczajać. Wcale nie musi tak być. Właśnie wracam od zarządcy. Mówił, że nic nam nie będzie groziło, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To dobra wiadomość. Co takiego mamy robić? Pasać owce, ugniatać kompost, przerzucać gnój. Wysoka cena, ale mnie pasuje. Przynajmniej jesteśmy na suchym lądzie i z dala od tych cholernych przemytników. No i dobra, jednego powiem już mamy. Powiem starszemu, że może na mnie liczyć. Superancko, dobra, jednego mamy. Ezekiel też się raczej zgodzi. Ej, ty. Starszy potrzebuje rąk do pracy. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. O Jezus. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Zajebiście, dzięki. Dzięki, Ezekiel. No myślałem, że na ciebie akurat możemy liczyć. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Wiesz, gdzie mógłbym dostać jakieś lekarstwo? O. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś... A myślę, że on coś mi powie, ciekawego. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni, na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. A, bo ten Wiktor to jest stąd. Dobra, to nieważne. No dobra, jednego przekonałem, ale... Kurwa, to jest jeden, a ja potrzebuję chyba trzech przekonać, nie? Starszy potrzebuje rąk. Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo. Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu lub ugniatanie kompostu. Zapomniałeś o gnojówce.
Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc. Dzięki! No to jest dwóch, a potrzebuję trzech, nie? Dobrze mówię, trzech? Czekajcie. Braterska pomoc. Albin powiedział, że zapewni nam bezpieczeństwo. Muszę przekonać troje z moich towarzyszy. Więc tu jeszcze ktoś musi być. Rick? Jak życie? Nie kojarzę cię. Weź mnie, zostaw. Aha. No to został nam... Kurwa, kto nam został? Hey. Nikt? Szukam ludzi do pracy. Starszy szuka chętnych do pracy. W zamian za pomoc obiecał zapewnić nam bezpieczeństwo. To szukaj sobie, słodziutki. Ale nie we mnie. Aha. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk pracą w polu. Poza tym, i tak niedługo stąd wyjeżdżam. Zajebiście, no super. Hey. Lea? Może ty chociaż, co? Co słychać? Co słychać? Co słychać? Zaraz ci powiem, co słychać. O kurwa. Na każdym kroku silniący się, cuchnący oberwańcy. Mam już serdecznie dość tego miejsca. A najgorszy z nich wszystkich jest Rick. Tylko patrzeć, aż zacznie się do mnie przystawiać. Ale jedyne, co ode mnie dostanie, to solidnego kopa w klejnoty. Z tego, co wiem, już niedługo nasze problemy z miejscowymi się skończą. A co, wybierasz się do miasta? Może potrzebujesz towarzyszki? Na razie nie, ale starszy zapewni nam bezpieczeństwo. Jeśli zaczniemy pracować. Ja przy pracy? Może to nie jest taki zły pomysł, ale nigdy nie poczuję się bezpieczna, dopóki ten wieprz się na mnie gapi. Dobra, to z Rickiem trzeba pogadać w takim razie. Ej, ty! Czego chcesz? Przestań się gapić. Przestań się gapić na tę dziewczynę jak na kawałek mięsa. Będę się gapił na kogo chcę i jak chcę. A tobie nic do tego, kmiotku. Przestań się gapić. Chcesz mieć problem ze strażą? Widziałeś te dyby na zewnątrz? Widziałeś te dyby na zewnątrz? Stoją tam od 10 lat. Nie trudno je przeoczyć. Mogę sprawić, że do nich trafisz. I niby jak miałbyś to zrobić? Tak się składa, że jestem znajomym starszego. Wystarczy, że powiem mu słowo, a posiedzisz w nich parę ładnych dni. Ktoś taki jak ty brata się z Albinem? Nie rozśmieszaj mnie, knypku. Następnym razem kurwa bardziej się postaraj. Dobra. Przestań się gapić. Będę się... Jeśli nie... A co ty... Uderzyć cię. O! Stawaj, gnojku. Będzie saluwa z pijanym. Teraz będzie... Ej, kurwa. Zrobią sobie krzyk. Czy ja mogę wyciągnąć broń jakąś? Ej, coś się zbugowało, halo! O, teraz dopiero mogę. No co jest? Czemu ja się na tą farmerkę uwziąłem? Kurwa! O bogowie, walka! No czy ta gra może? Dobra, dawaj tego Ricka, no bij go! Dobra. Dobrze jest? Jeszcze trochę? Dobrze? Jeszcze? No dawaj, Marvin! No kurwa, jeden strzał! Nice, dobrze! O, no i jeszcze sejtemki z niego weźmiemy, no i pewno. No trochę mi problemów sprawił, nie powiem. Odnowa punktów trafień 20, no dobra, niech będzie. Moja głowa... To troszeczkę się... zregenerować. Jakieś sery pojemy, no trudno, no. Ciekawe, czy już się odwali od niej, czy nie. Chwila. No i co teraz? Mój łeb. Masz dość? Zostawisz panią w spokoju? Co? Mam dość. Nic jej nie zrobiłem, do cholery. Już nawet pogapić się nie dadzą. Przebłędy jedne. No, nie zesraj się, Rick. Bo mogłem ci gorzej wpierdolić. Się cieszę, że tylko tyle. Ej, ty. Załatwione. Rick już nie będzie sprawiał ci problemów. Widziałam, co z nim zrobiłeś. Dziękuję ci, ale narobiłeś sobie przez to samych problemów. To drobiazg. I tak zaczął mnie już denerwować.
Wiesz, myślałam o tym, co mówiłeś i jestem gotowa... Jest! Dobrze! Jeśli starszy jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, to może na mnie liczyć. Dzięki. Zaraz do niego pójdę. Zajebiście, dobrze, super. No to dobra, no mamy trójkę, to można wrócić do Albina i z nim wtedy pogadać. I mamy temat w zasadzie klepnięty tym sposobem. I to mi się podoba. I to mi się, słuchajcie, podoba, tak? To powinno wyglądać. Swoją drogą, szkoda, że nie mam tej mapy całej wioski. W sensie całej wioski. Wioski mam, ale nie mam całej wyspy. Bo jestem ciekaw, jak ona wygląda. Jak jest duża. Siemano. Cholera, coś się dzieje. O, spałeś. To ja. W sprawie uchodźców. W sprawie uchodźców? Tak? Rozmawiałeś z nimi? W sumie to wciąż nad tym pracuję. To po co tu przychodzisz i zawracasz mi głowę? Jak kurwa? Co? No przecież przekonałem 3 osoby. Timo się zgodził. Kazem się zgodził. I Lea się zgodziła. No to... Kurwa, nie rozumiem. Z kimś jeszcze muszę pogadać, żeby to się... Co tu się wydarzyło? No miała być trójka. No i jest trójka. A, bo oni... Oni dopiero idą do niego. Może tu o to chodzi, że oni muszą jakby koło niego stanąć. Dopiero wtedy będzie można to przeprocesować dalej. Ale to trochę głupie. W sensie, no przekonałem, to powinienem pójść. Hej, przekonałem. Dobra, z Anną nie ma co gadać. Hej, ty. Ta Marta tutaj... Gwarantuję, że nie będziemy sprawiać problemów. A czy ja coś mówię? Po prostu kobieta jestem. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Wiktor się za wami wstawił i tylko dlatego nie wywaliłam was za drzwi. Pamiętaj. Postaramy się spłacić dług tak szybko, jak to możliwe. Zobaczymy. Zawsze tak mówią, obiecują, a następnego ranka tyle ich widzieli. Muszę od nowa umyć podłogę. Miłej nocy. Jo, dobranoc. Dobra, kto nam tu jeszcze został? Sander? Co tutaj robisz? Daj mi spokój. Zajęty jestem. A no tak, to jest ten, co zajęty jest wiecznie. Z Kurtem nie ma co gadać na razie. Mamy do Jorna jeszcze iść, więc idźmy. Jorn, jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej. Trochę odpoczynku w wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? No... Wioska wydaje się całkiem ładna, gorzej z mieszkańcami, starszy z wioski się zgodził, dobra. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Spokojnie, Jorn. To jeszcze. Ty się musisz wykurować najpierw. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. No niby tak. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Oby, tak powiem, oby. Mam do ciebie kilka pytań. Jakie pytania możemy mu zadać? Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy? Nie tęsknisz? Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Co sądzisz? Dobra, to nic ciekawego nie ma w sumie. Tu jest farmer. Czyli wszystkich już mamy w sumie. Co, teraz mam już, że mogę się udać do tego, czy nie? No, z Kurtem jeszcze pogadajmy na dole. Widzę, że twój brat pracowitość odziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Też tego nie wiem. Z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy. Dobra. A gdzie jest Bastian? Który to Bastian? Bastian to jest ten... O właśnie, tak myślałem. Masz jakąś robotę? Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy?
Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. Super, zajebiście. A dla mnie masz jakąś robotę? Znajdzie się dla mnie jakaś praca? Zobaczymy. Jest coś, do czego się nadasz. Oho. Wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Jest stara jak świat i od przeszło 30 lat nie zapłonął na niej żaden ogień. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej niebezpieczna droga. No dobra. A ile tego drewna ile trzeba? Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. Jak ja mam to zabrać? Na plecy? Jak najszybciej dotrę do tej wieży? Jak najszybciej dotrę do tej wieży? Gdy wyjdziesz z wioski południową bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Miń rozstaje, a następnie wejdź ścieżką pod górę. Wieża sygnałowa będzie na szczycie wzgórza. Gdy spotkasz strażnika o imieniu Johan, powiedz mu, że cię przysłałem. Znamy się od lat, więc może potraktuje cię łagodniej. Może tak. A gdzie ten obóz drwali? Gdzie znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez dwa drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być na północ od niego w niewielkim zagajniku. Obozowisko Knuta, no dobra. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie wiem, że Pago ma to swoje obozowisko, no ale okej. Nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę o tobie dobre słówko. Dobra, pokaż mi swoje towary. Czyli mamy coś więcej hajsu, nie? Mamy złoto 35 nadal. Bo chciałbym tą kurde mapę Archolos kupić. Tylko no nie stać mnie na nią i no nie będzie mnie stać raczej prędko. Bardziej, że wszystko co mam jest dość tanie, bym powiedział. Dość tanie. List składników to nie, status wioski. Prust, klucze. No nie, no nawet jakbym wszystko posprzedawał, nie? To nie stać mnie po prostu na to. No dobra, no trudno. No to będzie trzeba iść na lipę tak zwanie. No cóż, no samo życie można by rzec. A tymczasem musimy jeszcze chyba im znaleźć robotę, jeśli ja dobrze rozumiem, bo co z tego, że ja z nimi tutaj pogadałem i oni się zgodzili, jak oni nie mają gdzie robić, a widać to po tym, że jak poszedłem w sprawie Jorna, to było idź do tego i tego, nie? Trzeba pogadać z wszystkimi. Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Przykro mi, Marvin, ale dopóki nie pomożemy Maven, to ci nie pomogę. Kurwa. A ten Thorsten? Tak, tak, niech zgadnę. Bastianowi znowu poluzowała się obręcz w beczce. Stary Thorsten wszystko zreperuje, rzecz jasna po odpowiedniej cenie. Spokojnie, kim jesteś? Nazywam się Thorsten i jestem jedynym kowalem w tej wiosce. Kujesz broń? Tylko jeśli muszę, jeśli stawka jest wysoka. Wolę robić narzędzia, są prostsze i bardziej potrzebne. Co nie zmienia faktu, że mam na stanie kilka ostrzy i toporów. Może coś cię zainteresuje. O! Jeśli jednak szukasz kogoś, kto wykuje ci porządną klingę, pogadaj z Odgarem. Ma pracownię w mieście. To prawdziwy mistrz w swoim fachu. No dobra. Pokaż, co masz na stanie. Pokaż mi, co masz na stanie. Stary zakrzywiony miecz. 60 obrażeń. Tylko wymagana zręczność dość duża. 55, 45, 40. Ej, dobre ma te brońki. No na pewno lepsze niż to moje 15. Nieszczęsne. Jakieś młoty jeszcze też. Miecz żołnierski. Ciernie, szaszłykarze, inne rzeczy. Dużo tego, tak szczerze. Spoko, to mi się bardzo podoba. W sensie widać, że będzie można dużo kuć tutaj. Tylko drogie to jak cholera wszystko. No ale cóż. Jest jak jest.
Jest jak jest, słuchajcie. Natomiast co, no zakończymy sobie ten odcineczek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz oczywiście. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych. Na razie, no i cześć!